Czy można przepowiedzieć upadek meteorytu? Czy można przepowiedzieć burzę geomagnetyczną? Na te i na inne pytania, między innymi, odpowiem w tej audycji. Zapraszam. Jasnowidz z Gdańska, 19 marca, rok 2023. Godzina 23:10. Rozmowa o anomaliach atmosferycznych i magnetycznych. Jakie anomalie będą w Polsce? A w Polsce to będzie świecenie. RMF24, piątek 24 marca. Minionej nocy nad Polską można było zaobserwować zorzę polarną. Zorza polarna. W czwartek nad Ziemią doszło do silnej burzy geomagnetycznej. O jej skutkach można było się przekonać po zachodzie Słońca, kiedy szczególnie w północnej Polsce wystąpiły doskonałe warunki do podziwiania zorzy polarnej. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony mówi Olaf. Dzisiaj szybciutko zajmiemy się tematem przepowiedzenia zorzy polarnej. Spójrzmy, tutaj mamy ostatnie moje audycje na tym kanale, na kanale Jasnowidz, Olaf Jasnowidz. I tutaj po dłuższej przerwie, kiedy wyemitowałem film pod tytułem Blokada Tajwanu, do którego wszystkich niezmiernie zachęcam, a szczególnie ludzi, którzy oglądają najbardziej rozpoznawalne medium w Polsce. Tutaj mamy film, właśnie pierwszy film. Jasnowidz przewidział trzęsienie ziemi i krach bankowy. I następna część, druga część właśnie też pod tym tytułem, ale jeszcze, że Jasnowidz przewidział oprócz trzęsienia ziemi to zorzę polarną i krach bankowych. Tutaj w tych filmach pojawia się ten SMS. Tu mamy wtorek, 14 marca, wulkany nie, będzie trzęsienie, wielkie trzęsienie, prawie każdy kraj legnie, ale Polskę trochę ominie przez anomalię. To wszystko było już omawiane, ja nie będę na ten temat się teraz rozwodził, zatrzymamy się tylko na tym krótkim słowie anomalia. Dlaczego? Dlatego, słuchajcie, bo niesamowity zbieg okoliczności, to jak zwykle chyba takie zrządzenie losu, taki zbieg okoliczności, ale opublikowałem niechcący inny SMS, który jest o wiele bardziej trafiony, jeśli chodzi o tą zorzę polarną, niż to, co widzimy tutaj, niż to, co tutaj ja z Pawłem omawiałem właśnie w tych audycjach. Też polecam ten film, Kiedy krach? Olaf wam powie, tam jest bardzo fajne przepowiedzenie krachu bankowego z dokładnością co do jednego dnia, więc jak różnej maści jakieś wróżki, wróżowie, tarociści przepowiadają jakieś krachy, to zwróćcie uwagę, że w tym filmie macie przepowiedziane krach z dokładnością co do jednego dnia. Idźmy tutaj dalej, zostawmy to. Tu w tej audycji właśnie Jasnowidz przewidział trzęsienie ziemi, zorzę polarną i krach bankowy. Tam około 4 minuty macie właśnie takie zdjęcia z zorzy polarnej, tak? Widzicie? To pewnie niektórzy z Was oglądali tą audycję. Przejdźmy dalej. I tutaj w tej audycji właśnie, to jest chyba przedostatnia, przepraszam, broń jądrowa, tak? Sekundkę tylko spojrzę. Tak, to jest właśnie ta przedostatnia audycja, tak? To jest ta audycja, broń jądrowa na Białorusi, część druga, bo pierwsza część, taktyczna broń jądrowa na Białorusi,
Geneza i skutki to jest taki mój taki vlog youtuberski, żeby po prostu zarobić te 5 zł na YouTubie na reklamach, a tutaj już jest związane głównie z jasnowidzeniem, tak? To tak zapowiadałem, że będę robił takie audycje, mam nadzieję, że 2-3 dziennie, żeby te kilka złotych na tych reklamach zarobić, ale oczywiście zawsze będę starał się każdego dnia robić też właśnie związane z jasnowidzeniem, jak i też z poszukiwaniem skarbów. I w tej audycji właśnie jasnowidz widział 19 marca broń jądrowa na Białorusi, część druga. W tej dokładnie audycji pojawia się coś niesamowitego. Słuchajcie, pojawia się tutaj ten SMS około 3 minuty. Sprawdźcie to, żeby nie było, że ja sobie tutaj wymyślam, tylko macie 3:06, tam się pojawia ten SMS, on później też się pojawia, ale to pierwszy raz chyba tu się pojawia, w tej przedostatniej audycji. I to niesamowite jest, bo ja z Pawłem omawiałem te SMS-y i omawialiśmy te wcześniejsze SMS-y, te późniejsze, ale tego, co jest na samym środku, nie omówiliśmy. A przeczytajmy, przypomnijmy, że to są SMS-y. To są SMS-y z 19 marca, to są SMS-y późno wieczorem w niedzielę, bo w poniedziałek 20 marca miał przylecieć właśnie Xi Jinping, przywódca Chin, do Moskwy, rozmawiać z Władimirem i ustalać jakby nowe porządki w tych rejonach globu i wspólne strategie i to wszystko, co tam się dzieje. I właśnie w przeddzień tego Paweł do mnie dzwonił, ja z nim rozmawiałem, zadawał mi różne pytania. Na niektóre pytania coś czułem i wtedy, jak czułem naprawdę silnie, mocno, to wtedy właśnie zapisywałem te SMS-y. I później one z taką niesamowitą precyzją się właśnie sprawdzały. I teraz zwróćmy uwagę właśnie, że mamy właśnie tego SMS-a, który jest opublikowany w tej audycji, który był już wcześniej opublikowany, i to jest SMS z 19 marca, a zorza polarna, jak widzieliśmy, była z 23 na 4 marca, tak? Czyli kilka dni wcześniej powstaje SMS o treści: rozmowa o anomaliach atmosferycznych i magnetycznych. Anomaliach atmosferycznych i magnetycznych. A czymże jest właśnie zorza polarna, jak nie anomalią atmosferyczną, magnetyczną właśnie, tak? Jakie anomalie będą w Polsce? I widzimy, a w Polsce będzie świecenie. Bo inaczej, a w Polsce to będzie świecenie, tak? Tu mam. A w Polsce to będzie świecenie. I muszę wam powiedzieć, że tak naprawdę, tak, sekundka, bo to jeszcze muszę tam do końca, i widziałem ludzi, setki ludzi w Polsce w miarę rozproszonych. Okej. Okay. I muszę wam powiedzieć, że wtedy ja poczułem słowo święcenie i nie wiedziałem, czy to jest świecenie, czy święcenie. I uznałem, że to jest jakby jedno i drugie, nie? Czyli właśnie, że święcenie, czyli to trochę jak ktoś jest, powiedzmy, święty. I wtedy miałem taki dziwny błysk, że widziałem setki ludzi. Wydawało mi się, że to jest około 500 osób na terenie Polski. Oni byli tak mniej więcej równomiernie rozproszeni. Może, powiedzmy, jak gdzieś w danych powiatach czy gminach było pojedyncze osoby, to na przykład w jakimś Elblągu na przykład 3 osoby, tak, zamiast jednej, nie? Ale generalnie byli tak rozproszeni po całej Polsce, mniej więcej równomiernie, taka siatka jakby tych ludzi, ich było około 500 i oni właśnie intensywnie świecili, miałem wrażenie, nie? Że to są tacy jakby święci. A jednocześnie też czułem słowo świecenie, nie mogłem tego zrozumieć, ale to jest tak właśnie, że jak ja tak się wkręcę w te rzeczy, słuchajcie, to przecież jest jasno postawione pytanie przez Pawła. Rozmowa o anomaliach atmosferycznych, tak? I magnetycznych, nie? Tylko ja taki mam tendencję, to na chwilę odleciałem i mówię jakieś święcenie, jakichś ludzi widzę świecących, ale generalnie rozmowa była o anomaliach atmosferycznych i magnetycznych i wtedy właśnie wydarzyły się właśnie, przypomnijmy, w nocy SMS z 19 marca i kilka dni później, tak? Czyli 19 marca, 23 to jest właśnie niedziela, tak? I potem poniedziałek, wtorek, środa jest Xi Jinping i w czwartek jest ogromna burza geomagnetyczna i w nocy z czwartku na piątek właśnie te niesamowite zorze polarne się zjawiają i jest i świecenie i mam nadzieję też, że jest święcenie, że ludzie się uświęcają, tak? Jak jest właśnie opisane w Apokalipsie świętego Jana właśnie, że niech miara nieprawości się dopełni u nieprawych, a niech święci się dalej uświęcają. Więc mam nadzieję, że ludzie święci się uświęcają
i świecą, i po prostu, że tak niesamowicie te przepowiednie, te poczucia się sprawdzają, tak? No i tyle, no i to tyle, jeśli chodzi na dzisiaj. Po prostu jakoś strasznie się ucieszyłem, że jakoś udało się tutaj, sekundę, już to wyłączę, jakoś udało się tutaj jakby kolejny raz jakby przepowiedzieć coś jakby niesamowite. To jest jakby naprawdę, jestem pod wrażeniem, jak Pan Bóg działa. To jest po prostu, to jest niewyobrażalne po prostu, nie, że jak się udało te rzeczy, jakby ten, nie wiem, szturm imigrantów przepowiedzieć z dokładnością co do jednego dnia. Te wszystkie przepowiednie, to jest aż niesamowite. I teraz jakby do tych różnych przepowiedni można teraz jeszcze dorzucić dodatkowo taki nowy rodzaj, czyli właśnie przepowiedzenie burzy geomagnetycznej, tak, która ze Słońca uderza w atmosferę i powstaje zorza polarna. To jest naprawdę niesamowite. Normalnie ten meteoryt, jakby przepowiedzenie na miesiąc wcześniej upadku meteorytu z dokładnością co do jednego dnia na dane państwo, to było niesamowite. To dalej jest niesamowite, bo tam jest jednak wskazany dzień, tutaj nie ma dnia wskazanego, tak? Tam są ścisłe ramy czasowe, ale jednak to jest nowy rodzaj jakby, nie? Że anomalie pogodowe, magnetyczne, tak? I to się tak szybko wypełnia w kilka dni właśnie z tą burzą magnetyczną, geomagnetyczną właśnie i z zorzami polarnymi. Jestem, nie wiem, no niesamowite to jest po prostu, nie? Naprawdę myślę, że jestem przekonany, jakby żywię głębokie przekonanie, że im głębiej człowiek będzie wierzył w Pana Jezusa, tym bardziej te rzeczy się jakby sprawdzają, tym bardziej te rzeczy jakby działają. Takie żywi przekonanie po prostu, że im większa jest wiara, tym bardziej to wszystko się sprawdza, dzieje się jakby i no niesamowite to jest jakby. Nie? Strasznie się cieszę jakby, że kolejna przepowiednia, mnie to zawsze fascynowało i taki Pan Bóg prezent sobie złożył, że temu Olafowi takie śmieszne przepowiednie tutaj się pojawiają i się sprawdzają i tyle. Dobra, dzięki Wam za uwagę, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam, że łączycie się ze mną w swoim życiu, bo te filmiki to jest takie łączenie się jakby. Myślę po prostu, że ja goszczę u Was jakby na tych ekranach, a Wy oglądając też jakoś gdzieś w jakimś takim podprzestrzennym świecie macie łączność i wszyscy się jakoś łączymy i wszyscy jakoś świecimy, czy rozświetlamy się i mam nadzieję właśnie, że w tą stronę to idzie zgodnie z zaleceniami Pana Jezusa, żeby po prostu jakby dążyć do światła, tak, żeby nie miłować ciemności, tylko właśnie dążyć do jasności. No i tyle. Czasem takiego enigmatycznego języka używam. No trzeba to ubrać jakoś w słowa, choć wiem, że dla wielu te same fakty są najistotniejsze, tak? Czyli właśnie zapowiedzenie meteorytu, tak? Czy zapowiedzenie tego, czy tamtego, czy krachu. A mnie jakby fascynuje samo to wydarzenie. Może też dlatego to tak dobrze wychodzi, bo to mnie tak fascynuje jakby, nie? I tyle. Chciałem też podziękować. Dostałem 2 donaty, dziękuję. Nie wiem, czy mam mówić, że dostałem 2 donaty, czy nie. Ale coś tam dostałem, bardzo dziękuję. Od razu dostałem taką motywację do roboty. Dzisiaj w ogóle zobaczyłem właśnie, że dostałem donata i to mnie od razu wzięło tak, że o to nie, to muszę szybko przed meczem zrobić filmik, bo tak jakoś tak wewnętrznie się tak nieuczciwie czułem jakby, nie? Że nie, muszę ten filmik puścić, bo potem jedę do pracy na mecz i wracam pewnie 12 w nocy i to potem już jest niedziela i to będzie inaczej. Więc dziękuję za donaty, dziękuję za oglądalność, dziękuję za wszystko, że jesteście i po prostu, nie wiem, no fajnie, no niesamowite są te rzeczy i chyba jeszcze nie ochłonąłem z tych emocji, to wybaczcie mi, bo ten. Dziękuję też, że oglądacie te inne filmy, tam ostrzegam też, że będzie ich więcej tych filmów, takich, jakiś serwis informacyjny, czy jakiś tam raport jasnowidza i będę starał się jakoś przedstawiać jakieś takie proste wydarzenia z Polski, ze świata, po to po prostu, żeby takie zwykłe vlogi kręcić, jak inni youtuberzy, żeby te parę złotych zarobić, nie? Ale jak tylko uda mi się odbić od dna,
to raczej będę się skupiał na, nie tylko na tym YouTubowaniu, tylko właśnie na tych kwestiach duchowych i kwestiach związanych z jasnowidzeniem, bo to jest jakby niesamowite. Skoro to najlepiej wychodzi, to mam nadzieję, że jakoś uda się kiedyś w przyszłości bardziej z tego utrzymać. Do tego czasu trzeba swoje długi spłacać, trzeba do roboty iść, zasuwać i tyle. Więc dzięki za wszystko, trzymajcie się z Panem Bogiem, trzymajcie się Pana Boga, dążcie do światłości i słuchajcie ludzi ze światła, nie z ciemności. Nie? Tak na razie skończę, a jutro Wam opowiem sen, który mi się śnił tydzień temu. I nie wiem, jak znajdę czas, to może jeszcze nagram filmik, który mi chodzi od dłuższego czasu. Chciałbym zrobić taką audycję, jakoś tak ciągnie mnie do tego, więc myślę, że może coś w tym jest, taką audycję właśnie omawiającą proroctwo z Waldres, ten mój filmik, który ma prawie milion odsłon. Chciałbym go, żebyśmy wspólnie obejrzeli to przepowiednie i żebyśmy wspólnie sobie ją omówili. Takie coś mi się marzy, może to jutro zrobię, ale zobaczymy, jak będzie z czasem, a jak nie, to od poniedziałku zaczynamy znowu, jeśli styki się w komputerze nie przepalą, nie, bo zamula już na maksa. Dobra, dzięki za uwagę, trzymajcie się, z Panem Bogiem, do zobaczenia, hej, cześć. Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdzie Cię natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się na miarę do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe, a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem, hej!